Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio, a teraz już chciałam Was zaprosić na wspólne przerabianie takiego oto wzoru. To jest wzór o pewnym stopniu trudności, wymagający pewnego zaawansowania, a więc znajomości podstawowych oczek w szydełku. I tutaj będziemy te oczka właśnie przerabiać w troszeczkę inny sposób, bo wbijając je od przodu albo od tyłu, dzięki czemu uzyskamy właśnie taką przestrzenną strukturę. No i teraz już zapraszam na drugą część tego tutorialu, natomiast właśnie jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z szydełkowaniem, no nie bierzcie się za ten wzór, no bo przypuszczam, że raczej się zniechęcicie niż zachęci Was to do dalszego szydełkowania. Raczej zacznijcie od prostszych wzorów, na przykład od wzorów szydełkowych kolczyków. Na moim kanale znajdziecie całą serię czy całą playlistę takich prostych szydełkowych wzorów do wykorzystania jako szydełkowe kolczyki, natomiast ten wzór zostawcie sobie na później, kiedy już opanujecie podstawowe oczka na szydełko. No ale żeby się nie rozgadywać, ja już zapraszam Was na ten tutorial. No a ja teraz zapraszam na kolejną część przerabiania tego wzoru, takiej wypukłej serweteczki. Przypominam, właśnie zakończyliśmy tutaj na tym obramowaniu, na tych tutaj 12 łukach, które są punktem wyjścia do przerobienia tego ozdobnego obramowania. Czyli jedziemy. No i w ten sposób przerobiłam to kolejne okrążenie, które składa się z 12 takich łuków, które będą właśnie punktem wyjścia do kolejnych elementów ozdobnych, no i szczepiłam właśnie końcówki i teraz w tym okrążeniu będę przerabiać najzwyklejsze półsłupeczki, no z takim może małym urozmaiceniem, ale właśnie chodzi o to, że wzmacniam te łuki, czyli przejdę sobie tutaj do tego łuku oczkiem ścisłym i właśnie w tym każdym kolejnym łuku przerobię 11 półsłupków, czyli pierwszy półsłupek zastępuję jednym oczkiem łańcuszka. No i teraz już kolejno właśnie drugi półsłupek, czyli po prostu przekładam szydełko pod robótką, chwytam nitkę, przeciągam i teraz dobieram sobie tutaj nitkę i dociskam. I znowu przechodzę pod robótką, dobieram sobie nitkę i dociskam. Przechodzę przed robótką, pod robótką chwytam nitkę, dobieram i dociskam. I w ten sposób właśnie obbudowuję ten mój element ozdobny, ten łuk, takimi właśnie 11 półsłupeczkami. Tutaj łatwo je mogę policzyć, bo właśnie i tutaj dobrze też docisnąć tą pęteleczkę, tak żeby po prostu te oczka były równomierne, bo to samo również, tą samą metodą półsłupeczkami możemy obrobić obręcze do łapaczy snów i tutaj też chodzi o to, żeby docisnąć tutaj w tym momencie przerabiania tą niteczkę tutaj do szydełka. W ten sposób, o jakby grubość szydełka mierzy nam wielkość tego oczka, bo wielkość tego oczka to jest właśnie o, tak żeby ono było równomierne, żeby te oczka, te kolejne pętelki były równomierne. No i tutaj możemy je policzyć, mam 2, 4, 6, 8, 10 i 11, widzę 11 takich oczek i nawet dobrze mi wyszło. No i teraz właśnie przerobiłam te 11 półsłupeczków i teraz tutaj w tym momencie, w tym tutaj przejściu do kolejnego łuku przerabiam 3 przerobione razem półsłupki, w tym celu właśnie tak jak słupeczki, czyli o, tutaj mam pierwszy półsłupek, o, przerobiony do połowy i czekam. Teraz wbijam się właśnie w tutaj to oczko i znowu przeciągam nitkę i czekam. I wbijam się w kolejnym łuku, chwytam nitkę od spodu i czekam. I mam takie właśnie o 3 tutaj przerobione do połowy półsłupeczki, które właśnie w tym ostatnim przeciągnięciu szczepię u góry, co sprawia, że teraz tylko tutaj dostawi pierwszy z tych 11 niezależnych półsłupków w tym łuku i to sprawia, że właśnie jest taka kuleczka, która szczepia u góry właśnie. No i później w kolejnych okrążeniach tą kuleczkę będziemy mogli wykorzystać jako punkt przymocowania właśnie kolejnego elementu ozdobnego. No i teraz jeszcze raz powtarzamy, czyli mam pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, o, półsłupek, czyli o, przekładam i dobieram nitkę i dociskam, trzeci, teraz czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty. O, i teraz tutaj właśnie znowu doszłam do kolejnego tego elementu, takiego przerobionego w poprzednim okrążeniu. No i w tym elemencie właśnie jakby wzmacniam tą strukturę, przerabiając 3 przerobione razem półsłupki, które szczepią jakby ten element, czyli pierwszy półsłupek przerabiam do połowy, czyli tylko wyciągam nitkę, ale już nie zamykam tego oczka. Teraz tutaj właśnie muszę odnaleźć takie oczko gdzieś pod spodem, żeby właśnie dobrze szczepić, wzmocnić ten element. Przerabiam drugi półsłupek do połowy i wbijam się w kolejnym łuku i pod tym łukiem przeciągam i teraz właśnie dobieram nitkę i te 3 oczka przerabiam razem i tutaj sobie już też dorobię kolejny, pierwszy z tych 11 półsłupków w tym łuku, w ten sposób jakby docisnę
przelewając kolejne oczko, docisnę to poprzednie. No i właśnie to wzmacnia jakby ten element. O, i tu jest taka jakby kuleczka się tworzy, złożona z tych trzech półsłupeczków, co sprawia, że no, ten łuk jest usztywniony do przerabiania w kolejnych okrążeniach, ale też ten element tutaj przejściowy no, jest tak fajnie właśnie usztywniony, wzmocniony tym takim przerobionym razem, czy przerobionymi razem u góry trzema półsłupeczkami. Może jeszcze raz je pokażę. Czyli tutaj szybko przerobię właśnie te 11 półsłupków. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mniejsza o to, że już troszeczkę tutaj się, no dobrze byłoby, żeby te oczka były równomierne, czyli dobrze dociskać w tym samym miejscu, w tej samej, o tej samej grubości tutaj to oczko przed przerobieniem półsłupka. No i teraz przystępujemy do przerobienia właśnie tych trzech półsłupków, które są tutaj na tym łuku, czyli wbijam się najpierw w łuku, w ten sposób ten półsłupek, ta grupa będzie jakby tak trzymać mocno ten punkt właśnie połączenia tych dwóch łuków. Teraz wbijam się tutaj najlepiej w środku tego oczka. O, wyciągam nitkę, czyli mam już dwa razy nitkę tutaj wyciągniętą, przygotowaną do połowy, czy przerobioną do połowy dwa półsłupki i trzeci raz. No i mam to oczko, w którym jestem w tym momencie, plus trzy nitki właśnie nawleczone z trzech przerobionych do połowy półsłupków. I teraz po prostu tylko jeden raz nitkę dobieram i przeciągam przez te trzy oczka. I teraz w momencie, kiedy dorobię kolejne oczko, ja już dobrze docisnę tą pętelkę i w ten sposób właśnie o, przerabiam w tym okrążeniu wzdłuż 12 takich kolejnych łuków, co od razu no, utwardza te łuki i tutaj też utwardza ten punkt jakby połączenia tych takich elementów. No i właśnie w tym momencie obrobiłam to moje okrążenie, czy te moje łuki z poprzedniego okrążenia półsłupeczkami. Teraz po prostu szczepiam końcóweczki, czy odnajduję to pierwsze z tych oczek łańcuszka i właśnie szczepiam i oczkiem ścisłym zamykającym domykam to okrążenie. Teraz będę przerabiać właśnie, będę przerabiać takie łuki, które posłużą mi jako punkt zaczepienia w kolejnych okrążeniach, a właśnie. I teraz jesteśmy tutaj. Teraz będę przerabiać właśnie te takie kuleczki, o, które są tutaj ozdobne, które stanowią o takie właśnie ozdobne wyjście u szczytu tych takich łuków. I tutaj będę przerabiać takie małe łuki, które pozwolą mi zaczepić element ozdobny w kolejnych okrążeniach. Więc jedziemy, więc teraz tak, zacznę od tej długości właśnie tego tutaj oczka. Więc tutaj mam 11 takich półsłupeczków. Teraz wbijam się w drugim półsłupku i przerabiam pierwszy półsłupek. Teraz przerabiam łuk złożony z trzech oczek łańcuszka. Przeskakuję ponad jednym półsłupkiem, czyli wbijam się w co drugi półsłupek. O, przerabiam półsłupek. I właściwie chodzi o to, żeby przerobić tutaj w tym miejscu 5 półsłupków i 4 takie łuki. To jest ten element przechodni. No i później dojdziemy do tego gwoździa programu, czyli właśnie tutaj o tego punktu połączenia. I teraz znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i przeskakuję ponad właśnie kolejnym półsłupkiem i wbijam się, przymocowuję, dostałem drugą nogę dla tego łuku. I znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i znowu przeskakuję ponad jednym półsłupkiem. O, i mam tutaj o, kolejny łuk, mam już trzy łuki i został mi ostatni łuk do przerobienia, bo zakładam, że przerobię cztery łuki i właśnie o, przerabiam półsłupek, czyli właśnie muszę zmieścić cztery takie łuki na tym łuku, czyli mam na 11 oczkach, czyli 11, pierwsze oczko zaczynam w drugim oczku, później przerabiam w drugim, czwartym, szóstym, ósmym i dziesiątym. I w ten sposób mam właśnie te brzeżne oczka nieobsadzone, a właśnie przerabiając półsłupek w drugim, czwartym, szóstym, ósmym i dziesiątym oczku, czy półsłupku na tym łuku właśnie mam 5 punktów zaczepienia dla czterech takich łuków. Teraz. No i teraz w tym momencie właśnie przerobiłam tutaj takie łuki, cztery łuki złożone z trzech oczek łańcuszka i tutaj przystąpię do przerabiania tej kuleczki, która uwypukli właśnie to przejście między dwoma łukami i przerobię tutaj właśnie grupę. Teraz zobaczcie, jeżeli bym przerobiła zwyczajny słupek, czyli słupek, wbijam się tutaj u szczytu tego oczka o i przerabiam jedno przeciągnięcie i drugie i mam słupek. No i ten wzór po prostu w tym momencie jest bardzo płaski, czyli mam jeden słupek i no dalej przechodzę w dość płaski i jednostajny sposób. Teraz ten sam słupek, tylko że właśnie nie wbity od góry, tylko chociażby przerobiony o, przekładam przed robótką, czyli od przodu, czyli wersji front post i później o, przechodzę chociażby pod tym oczkiem tutaj,
wyciągam nitkę, o, i dobieram, robię pierwsze przeciągnięcie i dobieram, robię drugie przeciągnięcie i już tutaj, o, mam taki, o, wypukły, w ten sposób uwypuklam ten wzór, bo wypycham do przodu to oczko. I teraz, gdybym ten pojedynczy słupek zastąpiła właśnie taką grupą, czyli zrobiła taką kuleczkę, o, jak tutaj, złożoną z 5 słupków, to właśnie będę miała taki fajny element ozdobny i właśnie to go tutaj przerobię, czyli grupę 5 słupków połączonych u góry razem, ale w wersji front post, czyli wersji przerobionej od przodu, czyli narzucam nitkę na szydełko, przygotowuję się do przerobienia mojego pierwszego słupka i robię go w wersji front post, czyli zamiast bić u góry, przechodzę szydełkiem od przodu i chwytam to oczko, czy to w tym miejscu, czy tutaj właśnie pod tym tutaj, pod tą grupą przechodzę, ale powiedzmy, że tak, przechodzę pod tym łukiem, chwytam nitkę i wyciągam. Wyciągam tą nitkę tutaj, tak żeby być na tej wysokości, dobieram nitkę, robię pierwsze przeciągnięcie, o, przez dwie nitki, o, czyli mam właśnie mój pierwszy taki słupek przerobiony do połowy. Teraz narzucam nitkę i znowu przechodzę, o, pod spodem, chwytam nitkę i dociągam tutaj do góry i teraz znowu robię pierwsze przeciągnięcie w drugim słupku, ponieważ każdy słupek składa się z dwóch przeciągnięć, czyli po angielsku nazywa się double crochet. Teraz narzucam nitkę trzeci raz i znowu przechodzę tutaj od przodu, ale pod tym oczkiem, chwytam nitkę i wyciągam, dociągam ją tak do góry. Teraz dobieram nitkę i przeciągam przez dwa narzucenia. No i teraz mam właśnie, o, trzy rozpoczęte słupki i tutaj to jest to oczko wychodzące, to oczko, z którego wychodziliśmy. Narzucam nitkę jeszcze raz i czwarty taki słupeczek, przygotowuję się do jego przerobienia, przeciągam nitkę, o, wyciągam do góry i dobieram nitkę i przeciągam. Teraz narzucam nitkę i tutaj właśnie, o, chwytam nitkę od przodu i od spodu właśnie i dociągam do góry, dobieram nitkę i wyciągam. I w ten sposób, zobaczcie, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósta nitka to jest ta z tego oczka wyjściowego. No i teraz robię to przeciągnięcie przez te pięć oczek jednocześnie i mam taką kuleczkę. I teraz jak ją przymocowuję tutaj, odnajduję ten łuk i na tym łuku odnajduję drugi z tych półsłupków, wbijam się w niego i zamocowuję półsłupek, o. I w ten sposób, o, powstaje taka ozdobna kuleczka obtaczająca to przejście. No i teraz przerobimy tą sekwencję łuków, czyli przerabiam, jestem w drugim półsłupku, przerabiam łuk złożony z trzech oczek łańcuszka i przeskakuję ponad jednym półsłupkiem, czyli omijam trzeci półsłupek i wbijam się w czwarty, czyli w czwartym półsłupku zaczepiam ten łuk, mam drugi półsłupek, znowu trzy oczka łańcuszka. Tutaj byłam w czwartym półsłupku, teraz w szóstym półsłupku wbijam go, przyczepiam i znowu przerabiam trzy oczka łańcuszka i teraz wbijam go w ósmym półsłupku. Przypominam, że w tym łuku mam 11 półsłupków, ósmy i teraz znowu trzy oczka łańcuszka, no i wbijam się w jedenasty z tych półsłupków, ósmy, w dziesiąty z tych półsłupków właśnie i w ten sposób mam, o, takie cztery łuki wbite właśnie, przymocowane w drugim, czwartym, szóstym, ósmym i dziesiątym półsłupku i teraz właśnie przygotowuję się do przerabiania tej kuleczki. Czyli jeszcze raz, narzucam nitkę na szydełko i przechodzę tutaj pod tym elementem. O, dobieram sobie nitkę i wyciągam ją. W ten sposób, o, ten słupek jest taki wysoki, przeciągam przez dwa narzucenia. Teraz drugi słupek, znowu narzucam nitkę, przechodzę tutaj od spodu, chwytam i wyciągam tak do góry i teraz, o, narzucam nitkę i przeciągam, czyli mam dwa słupki przerobione do połowy. Trzeci słupek i znowu przechodzę tutaj, w ten sposób wypycham to oczko, ja podciągam do góry po to, żeby właśnie tak wyciągnąć, wydłużyć tą kuleczkę, czyli mam trzy takie słupki przerobione do połowy i w wersji front post, czyli w momencie, kiedy to oczko przerabiamy od przodu, czyli właśnie, o, od przodu robótki, nie u góry, tak jak normalnie na płaską przerabia, tylko od przodu i przechodzę pod tym oczkiem, o, chwytam nitkę i tutaj dobieram nitkę raz. No i mam tutaj, zobaczcie, o, to oczko, z którego wychodzę, plus 2, 4, 5, 5 słupków przerobionych do połowy. Teraz narzucam nitkę i szczepiam. No i teraz znowu tutaj, o, troszeczkę się to zagina, ale odnajduję drugi z tych półsłupków, o, wbijam się i mam zamocowaną taką kuleczkę, no i podobnie właśnie przerabiam taki koronkowy motyw złożony właśnie z takich łuków, no ale właśnie dzięki temu, o, mam tutaj takie kuleczki właśnie w tych punktach, no, przejścia, czy w punktach
zaczepienia tego łuku, no i no, to ten motyw przerabiam wzdłuż całego okrążenia, czyli przerabiam 12 takich właśnie kuleczek. No i właśnie w tym momencie przerobiłam te takie kuleczki złożone właśnie na u szczytu tych takich łuków czy połączeń przejścia między jednym łukiem a drugim w formie właśnie takich o grup po 5 połączonych u góry słupeczków i przerobionych w wersji front post, czyli wbitych od przodu. Teraz takie przed nami takie dość sympatyczne i bardzo proste okrążenie, które będzie szybko przyrastać, bo w tych łukach złożonych z trzech oczek łańcuszka przerobię kolejną serię łuków, które będą punktem zaczepienia dla kolejnych, że tak powiem, elementów tego wzoru, więc to, co teraz robię, połączyłam końcóweczki i teraz po prostu przejdę. W tym miejscu przejdę do połowy tego łuku i ideą tego okrążenia jest to, że właśnie wychodzę z połowy wysokości, czy ze środka wysokości każdego z tych takich łuków i przerabiam identyczny łuk złożony z trzech oczek łańcuszka, przymocowany półsłupkiem, czyli tutaj oczko łańcuszka, które zastępuje ten półsłupek przymocowujący. Teraz raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i przeskakuję. Wbijam się, przechodzę pod tym łukiem i po prostu przeciągam nitkę, dobieram nitkę i przymocowuję ten łuk wychodzący właśnie półsłupeczkiem. I znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i tutaj znowu wbijam się czy przechodzę pod łukiem. To będzie taki ruchomy półsłupek przymocowujący. On sobie jeździ po tym łuku, w ten sposób mogę go sobie dowolnie, że tak powiem, układać. I znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i w tym łuku przymocowuję i tutaj taki półsłupeczek, czyli właśnie na tych czterech łukach z poprzedniego okrążenia, tu mam raz, dwa, trzy, cztery, przerobiłam sobie trzy takie łuki i teraz przerobię taki kolejny łuk przeskakujący ponad tą kuleczką, czyli raz, dwa, trzy, trzy takie oczka łańcuszka i wbijam się w pierwszym z tych łuków i półsłupeczkiem przymocowuję go i tutaj mam takie przejście nad tą kuleczką, którą przerabialiśmy pracowicie w poprzednim okrążeniu, czyli bardzo proste jest to okrążenie, trzy oczka łańcuszka, półsłupek właśnie i znowu trzy oczka łańcuszka i półsłupek i znowu trzy oczka łańcuszka i półsłupek, czyli na tych czterech łukach przerabiam trzy takie łuki, ale później też przerabiam jeden taki łuk złożony z trzech oczek łańcuszka przechodzący ponad właśnie tą kuleczką i który właśnie przymocowuje, czy dostawia mu drugą nogę za pomocą półsłupka w tym kolejnym łuku, więc w ten sposób jakby przygotowuję takie okrążenie i ono jest po prostu punktem wyjścia, czy będzie punktem wyjścia do przerabiania, do rozszerzania tego motywu w kolejnych okrążeniach. No i w ten sposób dokończyłam to okrążenie, dość proste, które przygotowuje nas do przerobienia okrążenia, które będzie chyba jednym z najbardziej skomplikowanych w tym wzorze, więc no, przerobię ten motyw kilkukrotnie, żeby naprawdę dobrze go pokazać i wytłumaczyć, więc właśnie, co będziemy przerabiać tutaj a pokażę Wam na gotowym wzorze, więc w tych tutaj łukach, ponad tą kuleczką będziemy przerabiać takie motywy ozdobne, wyrzeźbione, a z kolei na długości tego płatka będziemy przerabiać taki motyw ozdobny, wyrzeźbiony, więc tutaj właśnie mamy takie obramowanie, jakby w formie płaskorzeźby i tutaj mamy dużo takich oczek, no, troszeczkę może skomplikowanych, dlatego że w przerabianych wersji front posta, przynajmniej niestandardowej, więc teraz skończyłam, jestem tutaj w tym miejscu i teraz co robię? Przechodzę sobie do połowy wysokości tego łuku, czyli przerabiam oczka ścisłe, przemykam się oczkami ścisłymi i tutaj jestem w tym drugim łuku, przerabiam półsłupek, czy odpowiednik półsłupka na początku okrążenia. No i teraz będziemy właśnie przerabiać coś, co nada smaczek temu tutaj okrążeniu, ale też co stanowi taki fajny motyw ozdobny i tym czymś są właśnie grupy czterech słupków przerobionych razem, czyli spiętych u góry razem, ale przerobionych od przodu. I tutaj właśnie wbijamy tą grupę, zaczepiamy w dwóch punktach, zaczepiamy właśnie tutaj dwa takie, one są rozstrzelone, czyli tutaj w drugim z tych tutaj oczek wbijamy nasz pierwszy słupek przerobiony do połowy i drugi słupek przerobiony do połowy i nie kończymy tych dwóch słupków i teraz przeskakujemy ponad jednym z tych oczek i teraz odnajdujemy drugie to przejście, takie przejście i przerabiamy, oczywiście jeszcze pokażę to powoli i przerabiamy drugą taką grupę dwóch słupków przerobionych do połowy, czyli mam w ten sposób taką grupę z każdej strony po dwa słupki przerobione do połowy i szczepiam je razem, i w ten sposób mam taką grupę wypukłą, no i teraz
I teraz odnajdujemy właśnie, o tutaj, ten środkowy łuk. Teraz zobaczcie, tutaj mamy trzy takie łuki w tym łuku. W tym środkowym łuku przymocowujemy półsłupek i jeszcze przerobimy jeden półsłupek w tym tutaj łuku i teraz właśnie będziemy obrabiać ten łuk, który występuje ponad tym płatkiem i no on jest dość specyficzny, bo właśnie przerabiamy potrójny słupek. Potrójny słupek, ale, o może pokażę na gotowym tutaj wzorze, chodzi mi o ten tutaj motyw, o, na tym łuku przerabiamy tutaj słupeczki i w tym łuku przerobimy 7 normalnych słupków, ale z każdej strony jakby obtoczone potrójnym słupeczkiem przerobionym od przodu, czyli tutaj wbijam się z kolei właśnie za tym tutaj, za tą kuleczką i przerabiam o taki potrójny słupek. I to jest może dość skomplikowane, to jest chyba dość najbardziej skomplikowany element tego wzoru, więc właśnie za jakby, za tym łukiem, o, przerobiłam taki potrójny słupek wbity od przodu i teraz tutaj odnajduję ten łuk i ten łuk tak tradycyjnie przerabiam właśnie, o, obrabiam 7 słupkami, czyli 1, 2, 3, teraz 4, 5, 6 i 7. Oczywiście jeszcze pokażę ten element, ale właśnie, o, chodzi o to, żeby skrzyżować te potrójne słupki, które są przed i które są w wersji front post i żeby tutaj, no, ten łuk obsadzić 7 słupeczkami. Narzucam nitkę 3 razy na szydełko i przerobię sobie potrójny słupek, który wbiję w wersji front post, czyli od przodu, ale na krzyż, symetrycznie i po prostu odwijam, czyli dobieram nitkę 1, dobieram nitkę 2, dobieram nitkę 3, dobieram nitkę 4, mam tutaj, o, w ten sposób takie skrzyżowanie oczek i taką grupę 7 słupków przerobionych w tym łuku. I teraz zobaczcie, pomiędzy tymi łukami, które obsadzam, o, właśnie takim płatkiem jakby, mam 3 łuki. I te 3 łuki właśnie, w pierwszym łuku przerabiam jeden półsłupeczek, który przymocowuję, w drugim łuku, to jest ten środkowy, przymocowuję tutaj jeden półsłupeczek, o, i teraz będę przerabiać tą grupę takich, o, rozjeżdżających się 4 słupków przerobionych razem, czyli narzucam nitkę i pod tym tutaj, o, pod tym tutaj łukiem przechodzę i przerabiam 2 słupki, ale w wersji front post. Czyli 1 i 2. Teraz tutaj odnajduję, teraz tutaj narzucam nitkę i dostaję jakby drugą nogę do tego skrzyżowania słupków i przechodzę pod tym tutaj łukiem, o, i znowu przerabiam, o, 1 i 2 takie niedokończone, przerobione do połowy słupeczki. Teraz mam na szydełku narzucone 4 takie słupeczki, przerobione do połowy, wbite w 2, właściwie rozdzielonych jeszcze jednym łukiem właśnie elementach i szczepiam je razem, o. Szczepiam je razem i z tyłu właśnie w tym samym, w tym takim środkowym, czyli w środkowym z tych 3 łuków przymocowuję za tym elementem, o, półsłupeczkiem, o, i mam zamocowane i kolejny półsłupek właśnie w tym tutaj kolejnym łuku. No i teraz właśnie na taką skrzyżowaną grupę, która jakby przykrywa te 3 łuki, które przerobiłam w poprzednim okrążeniu i teraz znowu dochodzę do tego łuku tutaj, który znajduje się nad tą kuleczką i teraz znowu owijam sobie nitkę 3 razy wokół szydełka i będę przerabiać, o, właśnie te takie krzyżujące się długie oczka. I w wersji front post, ale zamiast wbić tutaj, z tej strony, to ja na przeciwległej stronie wbijam ją, wbijam ten długi, potrójny słupek w wersji front post, w ten sposób on wyjdzie do przodu w porównaniu z tymi właśnie słupeczkami, którymi obsadzę, o, ten tutaj łuk. Ten tutaj łuk, który znajduje się ponad tą kuleczką. Czyli teraz w tym łuku tak normalnie przerabiam właśnie, o, 7 słupeczków. Jeżeli się obawiacie tych oczek w wersji front post, no to po prostu tutaj przerabiamy normalne oczka. Ja tak sobie gadu właśnie, o, i przerabiam. Teraz mam już 6 słupek i 7 słupek. No i teraz muszę dorzucić drugie skrzyżowanie do tego właśnie tutaj elementu, czyli takie 2 krzyżujące się potrójne słupeczki. Czyli znowu narzucam nitkę 1, 2, 3 razy, ale żeby było symetrycznie, przerzucam z tej strony i przechodzę pod tym tutaj, o, właśnie oczkiem i przerabiam w wersji front post. 1, 2, 3 i 4, czyli mam wykonaną tą krzyżówkę i teraz mam te 3 łuki. W pierwszym łuku robię jeden półsłupek, w drugim łuku przerabiam jeden półsłupek
I w tym samym łuku dorzucę jeszcze jeden półsłupek, ale z drugiej strony tej takiej grupy. Wiem, że to jest dość skomplikowane i to jest taki element, który raczej zniechęci osoby początkujące, więc naprawdę nie polecam. Polecam dopiero, jeżeli jesteście na pewnym etapie rozwoju, że tak powiem. Ten motyw w wersji front post, no wydaje mi się, że on zniechęci osoby początkujące, więc nie przerabiajcie tego wzoru. Chyba, ale jeżeli chcecie udoskonalić Wasze umiejętności, jeżeli macie opanowane podstawowe oczka, to jak najbardziej, no można po prostu przesuwać swoje umiejętności przerabiając w ten sposób, czyli narzucam nitkę i teraz właśnie przechodzę pod tym oczkiem i będę przerabiać taką rozkraczoną grupę z czterech słupków, ale połączonych razem, ale tutaj mam dwa słupki wbite tutaj i dwa kolejne słupki wbite w wersji front post w kolejnym tutaj oczku, czyli raz, dwa. I mam te cztery słupki tak rozkraczone, które szczepiam w tym ostatnim przeciągnięciu i właśnie znowu w tym środkowym łuku przerabiam półsłupek, który przymocuje mi ten element. O. I teraz, żeby było symetrycznie, jeden półsłupek w kolejnym łuku i o, mam w ten sposób właśnie ten element przygotowany. On jest dość skomplikowany. Teraz, gdybyśmy chcieli zrobić prościej, to po prostu tutaj przerabiamy zwyczajne oczka, czyli tutaj mamy ten element właśnie krzyżujący się, no i właśnie on stanowi o uroku tego wzoru, bo nadaje mu taką strukturę przestrzenną, więc żeby go zastąpić, no możemy go zastąpić zwykłymi tutaj o słupeczkami wbitymi właśnie w tym miejscu. No i teraz jeszcze raz na spokojnie przeróbmy ten element, czyli tutaj u góry nad tą kuleczką mamy takie dwa skrzyżowane oczka, które są przerobione od przodu i one są zamocowane z dwóch stron tej kuleczki, a po środku, czyli w tym łuku wbitym ponad właśnie tą kuleczką mamy po prostu płatek złożony z siedmiu słupków i teraz właśnie potrójny słupek, który krzyżuje się i który właśnie wychodząc z tej strony, ale jest zaczepiony po przeciwnej stronie kuleczki i w wersji front post, czyli tutaj właśnie, czyli o, przeciągam nitkę i dobieram raz, dobieram dwa, dobieram trzy, dobieram cztery, czyli potrójny słupek składający się z czterech przeciągnięć, ale w ten sposób mamy taką długość, żeby on pobiegł od przodu i skrzyżował się. Teraz tutaj musimy odnaleźć ten łuk, który znajduje się za kuleczką i w tym łuku wbijamy 7 normalnych słupeczków, co sprawia, że one będą tak troszeczkę z tyłu, dlatego że te takie zewnętrzne oczka, czy otaczające ten płatek oczka są oczkami w wersji front post, czyli wbitymi od przodu, więc to już nadaje przestrzenną strukturę temu wzorowi. No i tak gadu gadu mam 5 słupków, 6 i 7. I teraz krzyżuję tutaj to oczko właśnie z drugiej strony, czyli znowu też potrójny słupek, czyli raz, dwa, trzy, narzucenia nitki na szydełko i z tej drugiej strony tego płatka odnajduję właśnie ten taki półsłupek przymocowujący i wbijam, przechodzę od przodu i wbijam się od przodu i po prostu odwijam te nawinięcia, czyli dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa, dobieram nitkę trzy, dobieram nitkę cztery. I teraz taka uwaga, jeżeli jesteście osobami początkującymi w szydełkowaniu, no nie bierzcie się od razu za ten wzór. Tutaj po prostu, bo te trudności Was zniechęcą, a nie o to przecież chodzi. To jest wzór dla osób, które no mają już pewne umiejętności szydełkowe i opanowane takie podstawowe oczka. To jest po prostu kolejny etap rozwoju czy pewne utrudnienie. No i teraz właśnie przechodzimy do tych trzech takich o łuków i tutaj znowu, żeby zahaczyć ten, żeby jakby zamocować ten płatek, żeby on zszedł w dół, przerabiam półsłupek i teraz jeszcze wbijam się półsłupkiem właśnie w tym drugim łuku, czyli przerabiam dwa półsłupki i chodzi o to właśnie, że będąc w tym drugim tutaj łuku, zaczynam przerabiać ten element taki krzyżujący się tutaj, czyli to są właśnie dwa słupki i dwa słupki, czyli po cztery słupki połączone razem, tylko że jakby rozstrzelone, rozkraczone ponad właśnie tak w taki sposób, stykające się jednak u góry. I właśnie w tym celu narzucam nitkę na szydełko raz i przechodzę pod tym drugim tutaj o półsłupeczkiem w tym drugim łuku i przerabiam pierwszy słupek przerobiony do połowy i drugi słupek przerobiony do połowy. O, to jest ta pierwsza część tego elementu i teraz druga część, przez tego ten omijam, ten półsłupek i odnajduję ten właśnie przedostatni z tych półsłupków przymocowujących i tutaj to stawiam jakby taką kolejną nogę, czyli przerabiam znowu dwa takie słupki przerobione do połowy i szczepiam je u góry. O. I teraz, żeby ten element zamocować, właśnie znowu przymocowuję półsłupkiem w tym tutaj środkowym łuku, czyli w tym środkowym łuku mam w zasadzie dwa półsłupki, jeden z tej strony, drugi z tej kolejnej strony i przeskakuję właśnie do kolejnego łuku i mam kolejny tutaj półsłupek. No i znowu właśnie przechodzę do tego elementu,
w którym krzyżują mi się te potrójne słupki i obsadzam, o to jest ten łuk, który znajduje się ponad tą kuleczką, więc okrążenie dość trudne i dość pracochłonne, ale też nadaje takiego uroku temu wzorowi. I teraz zaczęłam już kolejne okrążenie i w tym właśnie okrążeniu poćwiczymy sobie naprzemiennie słupki przerabiane od przodu i słupki przerabiane od tyłu. Słupki przerabiane od tyłu, czyli back post, double crochet, BPDC, to są właśnie tutaj, to są właśnie te słupeczki i one jakby tak sprawiają, że to obramowanie tego poprzedniego okrążenia zostaje wypchnięte do przodu, bo one znajdują się jakby tak z tyłu. No i tutaj właśnie kontynuujemy ten wzór, ten motyw w formie z kolei podwójnych słupków przerobionych od przodu, czyli front post, FP, które wypycha jakby taki element rzeźbiony do przodu. Więc właśnie, tak naprawdę zaczęłam to okrążenie tutaj w tym miejscu ponad tą taką grupą, ale to pokażę za chwileczkę, ale teraz, żeby to może jakoś tak skonkretyzować i rozjaśnić. Więc właśnie, jesteśmy w tym płatku. Na 7 takich słupkach, które przerabialiśmy, które tworzą ten płatek, na każdym z tych 7 słupków przerobimy właśnie słupek przerobiony od tyłu, czyli back post, czyli właśnie zamiast wbić w każdy z tych słupków tak słupek od góry, który byłby po prostu na płasko, o, czyli jedno przeciągnięcie, dwa przeciągnięcia, mamy najzwyczajniejszy słupek. Żeby temu wzorowi nadać taką strukturę przestrzenną, przerobimy tak zwane back post. Back post, czyli słupki przerabiane od tyłu, czyli szydełko biorę, wkładam od tyłu robótki i wchodzę, jakby obtaczam szydełkiem ten słupek. Teraz chwytam nitkę i wyciągam. No i teraz już przerabiam jak normalny słupek, czyli dobieram nitkę, robię jedno przeciągnięcie, dobieram nitkę, robię drugie przeciągnięcie. I teraz oczywiście to jest okrąg, więc ta średnica nam się rozszerza w każdym kolejnym okrążeniu, więc tutaj dodajemy oczko łańcuszka po to, żeby przeskoczyć do kolejnego takiego słupka i odnajduję drugi taki słupek i znowu od tyłu przechodzę, o. Od tyłu tym oczkiem obtaczam, przeciągam nitkę szydełkiem i wychodzę tutaj z tyłu, tak jakbym przerabiała normalny słupek, czyli dobieram nitkę, robię jedno przeciągnięcie, dobieram nitkę, robię drugie przeciągnięcie, czyli tak zwane double crochet i oczko łańcuszka. I znowu narzucam nitkę i teraz odnajduję trzeci słupek. Wiem, że mam 7 słupków i mam przerobić 7 takich back post, czyli właśnie przeciągam tutaj nitkę, wyciągam ją od tyłu, dobieram nitkę raz, dobieram nitkę 2. I znowu oczko łańcuszka i teraz czwarty z tych słupków odnajduję, czyli narzucam nitkę i tutaj właśnie o przechodzę od tyłu, chwytam nitkę i przeciągam. Przeciągam i teraz dobieram nitkę raz, przeciągam przez 2 narzucenia, dobieram nitkę 2, przeciągam przez 2 narzucenia. I znowu oczko łańcuszka i teraz z kolei piąty z tych słupków jakby obtaczam takim słupkiem back post, czyli owijam szydełko wokół tego oczka, chwytam nitkę, przeciągam, wyciągam od tyłu i teraz dobieram nitkę raz, dobieram nitkę 2. I znowu oczko łańcuszka i teraz szósty słupek z tego właśnie płatka, czyli od tyłu go właśnie przechodzę, chwytam nitkę, o, wyciągam od tyłu i teraz sobie dobieram nitkę, przeciągam przez 2 narzucenia, dobieram nitkę, przeciągam przez 2 kolejne narzucenia, no i oczko łańcuszka i ten ostatni, siódmy słupek, czyli który obtaczam od tyłu, o, przeciągam nitkę i teraz dobieram nitkę raz, dobieram nitkę 2, przerabiam właśnie słupek, ale od tyłu, co sprawia, że właśnie to takie obramowanie, te tutaj oczka, które są u góry właśnie słupka, zostaną wypchnięte do przodu i to daje taki przestrzenny element. Teraz już nie przerabiam oczka łańcuszka. No i teraz po przerobieniu tych back post, właśnie teraz przerabiam taki element, który szczepi mi takim daszkiem te elementy wypchnięte do przodu i znowu będę je jeszcze bardziej wypychać do przodu, przerabiając tak zwane oczka front post. I tutaj przerobię właśnie front post, czyli od przodu przerobiony podwójny słupek. Tutaj te oczka są dłuższe, bo one mają dłuższą drogę do przebiegnięcia. A to oczko, które pójdzie ze środka właśnie tego oczka, to będzie tylko słupek. Czyli najpierw narzucam nitkę 2 razy i chodzę od przodu, przechodzę pod tym oczkiem wypchniętym do przodu, jeszcze bardziej je wypychając i z tego potrójnego słupka, czyli treble po angielsku, robię 2 przeciągnięcia na 3 i nie domykam tego słupka. Teraz pojedynczy słupek, którym wypchnę, ale w wersji front post, którym wypchnę właśnie ten element, czyli przejdę właśnie szydełkiem pod tym elementem, tak żeby go wypchnąć do przodu i przeciągam nitkę i to jest double crochet, czyli pojedynczy słupek składający się z 2 przeciągnięć, robi jedno przeciągnięcie i nie domykam tego drugiego przeciągnięcia, tylko razem je domknę. Teraz znowu owijam nitkę 2 razy wokół szydełka i wypycham to oczko tutaj front post,
które obtaczało ten płatek. I znowu chwytam nitkę, przeciągam i robię jedno przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie i w ten sposób mam nawinięte na szydełko. Podwójny słupek, pojedynczy słupek, podwójny słupek i zepnę je razem, przeciągając właśnie w tym ostatnim przeciągnięciu nitkę przez te trzy oczka razem. I to daje taki element właśnie wypchnięty do przodu. I teraz znowu właśnie przechodzimy do tego elementu, w którym wypychaliśmy te tutaj góry tych słupków z poprzedniego okrążenia i przerabialiśmy 7 słupków wersji back post, rozdzielając je między sobą oczkiem łańcuszka, ale tutaj nie robię oczka łańcuszka, przechodząc do tych słupków back post, tylko po prostu bezpośrednio o, jak skończyłam ten element szczepiający, przerabiam ten pierwszy słupek back post, czyli obtaczam od tyłu, wkładam szydełko, obtaczam i przeciągam i robię jedno przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie, znowu oczko łańcuszka, czyli powtarzam to, co już pokazałam poprzednio, to jest ten, już powtarzam drugi raz ten element, od tyłu i raz i dwa, znowu oczko łańcuszka i obtaczam trzeci słupek, o, i wyciągam nitkę i raz i dwa, oczko łańcuszka i tutaj o, obtaczam nitkę i raz i dwa, oczko łańcuszka i znowu obtaczam kolejny słupek, o, od tyłu, wyciągam nitkę i robię dwa przeciągnięcia jak w normalnym słupku, oczko łańcuszka i znowu kolejny słupek, obtaczam od tyłu, wyciągam nitkę od tyłu i robię dwa przeciągnięcia i znowu oczko łańcuszka i ostatni słupek, właśnie obtaczam od tyłu, o, w ten sposób, chwytam nitkę, wyciągam i raz i dwa przeciągnięcia, czyli mam 2, 4, 6, 7, czyli rachunek się zgadza, 7 takich back post, 7 takich pojedynczych słupków, ale przerobionych od tyłu, co od razu wypchnęło jakby tą górę tych słupków z poprzedniego okrążenia. No i teraz właśnie to nasze przejście, to nasze łączące przejście w wersji front post, czyli od przodu, czyli wypychając do przodu jeszcze te oczka z poprzedniego okrążenia, czyli podwójny słupek, czyli dwa razy nitka nawinięta na szydełko pod tym oczkiem. I teraz przerabiam jedno przeciągnięcie, drugie, ale trzecie sobie zostawiam na później, bo właśnie podwójny słupek to jest treble, czyli trzy przeciągnięcia. Teraz tutaj pod tym oczkiem przechodzę i wypycham je tym samym do przodu i przerabiam pojedynczy słupek, który przerabiam do połowy. I znowu nawijam nitkę dwa razy wokół szydełka i pod tym oczkiem wypchniętym przechodzę i przeciągam. Przeciągam raz, przeciągam dwa i to trzecie przeciągnięcie właśnie zrobię za jednym zamachem w tych trzech oczkach i po prostu o, w ten sposób spinam. No i mam ten element szczepiony. No i w ten sposób powtarzam wzdłuż całej długości okrążenia, naprzemiennie przerabiając oczka back post i front post, co właśnie no, przyczynia się do nadania takiej przestrzennej struktury temu wzorowi. No i właśnie w ten sposób przerobiłam to okrążenie do końca i zaczęłam kolejny, w którym jeszcze bardziej jakby spinamy u góry ten trójkącik czy ten daszek w formie trójkącika. I dorabiamy tutaj kolejne przejścia, czy kolejne łuki na tych łukach powstałych w poprzednim okrążeniu. No więc zaczynamy od tego, tutaj przypomnę, co robiliśmy w poprzednich, we wcześniejszych okrążeniach, więc tu była taka kuleczka, nad tą kuleczką był taki łuk. W tym łuku wbiliśmy taki płatek złożony z 7 słupeczków, normalnie na płasko. W kolejnym okrążeniu przerobiliśmy na tych 7 słupeczkach 7 słupków, ale wbitych od tyłu, co wypchnęło troszkę do przodu ten motyw. I oczywiście pomiędzy tymi słupeczkami było przejście w postaci jednego oczka łańcuszka, co tworzy taki łuk. I teraz właśnie wbijamy się w tym łuku, czyli i tutaj będziemy przerabiać takie grupy, czy tak jakby trójkąciki, o tutaj. To jest nic innego jak 2 słupeczki połączone u góry razem, czyli narzucam nitkę na szydełko i w tym łuku taki ruchomy wbijam pierwszy słupek, czyli dobieram nitkę, robię pierwsze przeciągnięcie. Gdybym chciała dokończyć ten słupek, musiałabym dobrać nitkę i przeciągnąć i skończyć słupek, ale właśnie nie kończę tego słupka, tylko dostawiam mu drugą nogę w kolejnym łuku i właśnie wyciągam nitkę i właśnie dobieram i mam 2 takie słupeczki przerobione do połowy i to drugie przeciągnięcie, o, zrobię za jednym zamachem, czyli po prostu szczepię te 2 słupeczki rozstawione jakby w 2 sąsiednich łukach. W ten sposób jakby to powstanie taki trójkącik. Teraz, żeby przejść do kolejnego takiego trójkącika, przerobię 3 oczka łańcuszka, to jest ten łuk przejściowy i przerabiam taki sam, identyczny trójkącik rozkraczony pomiędzy 2 łukami i jego pierwszą nogę wbijam wciąż w tym samym łuku, czyli w każdym łuku będę miała właśnie 2 punkty wyjścia do 2 różnych takich trójkącików i dostawiam mu drugą nogę w kolejnym łuku, o, i szczepiam. I w ten sposób mam drugi taki trójkącik i znowu 3 oczka łańcuszka i
W tym samym łuku wstawiam pierwszą nogę mojego trójkącika. O, robię pierwsze przeciągnięcie i dostawiam drugi słupek w kolejnym łuku i przerabiam go do połowy, czyli robię jedno przeciągnięcie. No i teraz o, przeciągam i spinam i już mam trzeci taki trójkącik i znowu trzy oczka łańcuszka i w tym samym łuku dorabiam sobie właśnie, dostawiam pierwszą nogę kolejnego trójkącika i drugi taki słupeczek, o, czyli ten trójkącik jest niczym innym jak grupą dwóch słupków szczepionych u góry razem, czyli od połowy przerabianych razem. No i teraz znowu łuk złożony z trzech oczek łańcuszka i kolejny taki trójkącik, o, czyli pierwszy słupek do połowy i drugi słupek do połowy, a od połowy połączone razem, szczepione u góry, czyli to tworzy taki trójkącik. No i tutaj mieliśmy właśnie 7 takich słupków. W tym poprzednim łuku mieliśmy 7 słupków rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka, co nam dało właśnie 6 takich łuków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W tych 6 łukach przerobimy właśnie teraz 5 takich trójkącików. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 takich trójkącików i teraz przeskakujemy do kolejnego tutaj elementu, właśnie który tak szczepiał, takim daszkiem schodził nam do góry, czy zawężał się do góry. I tutaj w tym elemencie przerobimy taką kuleczkę. To może być kuleczka złożona na przykład z pojedynczych słupeczków. Po prostu chodzi o jeszcze większe wypchnięcie tych tutaj oczek do przodu. Czyli pod tymi oczkami, właśnie od przodu, wbijam się. Przerabiam taką kuleczkę złożoną z trzech słupków, ale w wersji front post, czyli zamiast bić u góry. O, bo tutaj szczepiałam tą grupę jednym oczkiem, czyli mogłabym wbić się normalnie u góry, o, w ten sposób przerobić normalną taką kuleczkę, ale ja chcę to zrobić właśnie w wersji front post, czyli przerabiam od przodu, czyli o, wyciągam nitkę i teraz przerabiam pierwszy słupek do połowy, narzucam nitkę i w tym samym miejscu przerabiam drugi słupek do połowy i narzucam nitkę i w tym samym miejscu przerabiam trzeci słupek do połowy i po prostu od połowy szczepiam razem. I oczywiście można to zrobić w ten sposób, można tą kuleczkę troszeczkę jeszcze jakby większą przerobić, czyli więcej tych słupeczków, czy podwójne słupeczki, żeby ona była bardziej obfita, ale generalnie chodzi o to, żeby rzeczywiście domknąć ten tutaj trójkącik zmierzający do góry, tak naturalnie. No i znowu przeskakujemy do tych tutaj łuków wytyczonych w poprzednim okrążeniu, czyli w każdym z 6 łuków wstawiamy po jednej stopie tego trójkącika, czyli pierwszy łuk, o, stopa naszego trójkącika, czyli słupek do połowy i drugą połowę dostawiamy w kolejnym łuku i od połowy te słupeczki przerabiamy razem. Teraz trzy oczka łańcuszka i teraz w tym łuku dostawiamy pierwszą nogę pierwszego słupka do połowy, a drugą połowę dostawiamy dla tej grupy w kolejnym łuku, czyli mamy dwa słupki przerabiane do połowy i od połowy spinamy je razem. Znowu raz, dwa, trzy, trzy przeciągnięcia i teraz o, narzucamy nitkę i pierwszy słupek do połowy. W kolejnym łuku wstawiamy drugi słupek do połowy. O, i mamy taki trzeci trójkącik. Musi nam wyjść w tym elemencie 5 takich trójkącików, czyli o, kolejny łuk i tutaj wstawiam pierwszą nogę i tutaj wstawiam drugą nogę. O, i szczepiam u góry razem. I raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i właśnie w tym samym łuku wstawiam pierwszą nogę tego trójkącika, a drugą nogę dostawiam w kolejnym łuku i zobaczcie, mamy tutaj właśnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć takich trójkącików i teraz szczepiamy jeszcze bardziej u góry ten element, czyli po prostu właśnie wypychamy do przodu te oczka. Chodzi o te oczka front post, jeszcze bardziej wypychamy do przodu, przerabiając w nich, czy pod nimi, o, podkładając szydełeczko pod nimi. Wypychamy je do przodu, przeciągam nitkę i ta nitka przeciągnięta wypycha jeszcze bardziej do przodu względem całości tego wzoru i tutaj przerobię na przykład trzy słupki, o, przerobione razem, czyli przerabiam najpierw do połowy trzy takie słupeczki, czyli zaczynam i przechodzę w tym samym miejscu, czyli mam trzy nitki przeciągnięte pod tą grupą, co tym bardziej wypycha ją do przodu, o, trzy słupki przerobione do połowy i od połowy szczepiam je razem, no i tutaj taką kuleczkę wieńczącą jakby to przejście, a ponieważ przerabiam w wersji front post, wypycham do przodu. A ponieważ tutaj przerobiłam w poprzednim okrążeniu wersji back post, jakby to wypycha też ten element do przodu, co daje taką rzeźbę, taki ozdobny element, ozdobny taki właśnie wzór, wyrzeźbiony, czy jakby mający taką właśnie jeszcze bardziej bajkową strukturę. No i tak przerabiamy do końca tego okrążenia. Przypominam, że mamy w nim 12 elementów.
No i w ten sposób przerobiłam to okrążenie do końca i w zasadzie już na tym etapie to jest taka fajna serweteczka, ale jeszcze ale właśnie może fajnie dorobić tak jak w tej już ukończonej serweteczce takie szpiczaste zakończenia, wierzchołki tych naszych 12 płatków. I teraz co? No i teraz co będziemy przerabiać w tym okrążeniu? A więc przerobimy serię takich słupeczków, tylko że w wersji front post, po to, żeby wypchnąć do przodu o tutaj te elementy, te trójkąciki, które przerobiliśmy w poprzednim okrążeniu. Te trójkąciki, zobaczcie, tutaj widać porównanie, przerobiliśmy na płasko, ale tutaj, ponieważ na tych trójkącikach przerobiłam oczka w wersji front post, czyli wbite od przodu, od razu zostały one wypchnięte do przodu i dzięki temu ten wzór też zyskuje taką strukturę, więc teraz przerabiamy właśnie zwyczajne słupeczki, które wypchną do przodu te trójkąciki, a żeby jeszcze bardziej jakby do góry, jakby szczepić do góry ten element, tutaj w tych tutaj dwóch trójkącikach o zewnętrznych, o przerobimy takie słupeczki, które zejdą się u góry. Ale żeby oczywiście tutaj rozszerzać ten okrąg, tutaj przerabiamy oczka łańcuszka, które rozszerzą ten element, żeby ten okrąg w kolejnym okrążeniu coraz bardziej się rozszerzał. Więc zaczynamy, więc jestem w tym punkcie, w którym szczepiłam te trójkąciki, ale właśnie, czyli jakbym mam obsadzony pierwszy tutaj taki trójkącik. Przypominam, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć trójkącików w poprzednim okrążeniu, więc teraz przerabiam. Zaczynam od drugiego trójkącika, przerabiam cztery oczka łańcuszka i teraz wbijam się w drugi trójkącik pierwszym słupkiem przerabianym od przodu, czyli zamiast wbić u góry, to przechodzę od przodu pod tym właśnie słupeczkiem, czy pod tym trójkącikiem złożonym z dwóch połączonych razem słupków i przeciągam mój słupek, czyli dobieram raz nitkę, przeciągam, dobieram dwa nitkę, przeciągam. W ten sposób wypycham do przodu właśnie ten element. Teraz przerabiam trzy oczka łańcuszka i dochodzę do środkowego, właśnie środkowego trójkącika, bo mam pięć trójkącików, więc ten trzeci jest trzecim i od prawej, i od lewej strony, więc on jest właśnie środkowy, czyli raz, dwa, trzy. I w nim przerobię taką grupę złożoną z dwóch słupków, czyli przerabiam jeden słupek, raz, dwa przeciągnięcia, trzy oczka łańcuszka po to, żeby rozszerzyć i tutaj jeszcze raz w to samo miejsce wbijam kolejny słupek. Oczywiście przerobię jeszcze raz i powoli pokażę, czyli tutaj mam, właśnie to można sobie dobrze ułożyć, czyli tutaj mam wbite dwa takie słupki przerobione od przodu i w ten sposób rozszerzam i w ten sposób u góry w tym centralnym punkcie jakby sprawiam, że ten wzór tak w sposób szpiczasty się wyostrza, że tak powiem. I znowu trzy oczka łańcuszka i znowu pod tym tutaj czwartym trójkącikiem z poprzedniego okrążenia przerabiam jeden słupeczek, czyli double crochet, a więc mam raz i dwa przeciągnięcia. No i teraz dochodzę do piątego trójkącika, który jakby zepnę z tym, zobaczcie, ten element jakby się tak szczepiał, dążył naturalnie do stworzenia takiego spiczastego daszku, więc ten piąty trójkącik i pierwszy z tego kolejnego łuku jakby szczepię razem, przerabiając najpierw cztery oczka łańcuszka, żeby dorzucić tutaj właśnie, wydłużyć to okrążenie. I teraz wbijam się pod tym piątym trójkącikiem, przeciągam nitkę i dobieram nitkę w tym słupku i mam jedno przeciągnięcie, czyli ten słupek przerobiony do połowy i biorę pierwszy trójkącik z tego kolejnego okrążenia, z tego kolejnego płatka i znowu przechodzę pod nim, przeciągam nitkę, przeciągam mój słupek do połowy i teraz te dwa słupeczki przerobione do połowy spinam w ostatnim przeciągnięciu, I znowu symetrycznie przerabiam cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli właśnie tutaj jakby jeszcze bardziej w kierunku góry szczepiam ten daszek, oddalając się czterema oczkami łańcuszka. I teraz tutaj wyostrzam te trzy środkowe trójkąciki. Najbardziej właśnie wyostrzam ten środkowy, tutaj przerabiając taki element złożony z dwóch słupków. Czyli znowu narzucam nitkę na szydełko i przechodzę i przerabiam raz, dwa przeciągnięcia, czyli słupek wypychający do przodu. Teraz mam tutaj takie dwa łuki po cztery oczka łańcuszka, to są te łuki, które jakby, ponieważ tutaj zawężę, więc tutaj jakby rozszerzę, bo przerobię cztery oczka łańcuszka, a teraz już będę przerabiać łuki złożone z trzech oczek łańcuszka i dochodzę do tego centralnego właśnie trójkąciku, na którym właśnie przerobię to wyostrzenie, czyli jeden słupek przerobiony właśnie od przodu, trzy oczka łańcuszka i w tym samym trójkąciku jeszcze kolejny słupek przerobiony od przodu, w ten sposób, tu się zrobi taki samoistny, taki wierzchołek, I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i tutaj ten czwarty trójkącik wyostrzam, czy wypycham do przodu, przerabiając nad nim
słupek. No i teraz właśnie szczepiam jeszcze bardziej do góry ten element, czyli 4 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4 i właśnie biorę piąty trójkącik i przerabiam na nim słupek od przodu, ale przerobiony do połowy i jednocześnie nie kończę tego słupka, tylko od razu wbijam się w pierwszy trójkącik, taki słupek od przodu i właśnie szczepią u góry. I znowu 4 oczka łańcuszka, no więc to jest wzór dla osób, które już mają pewne podstawy w szydełkowaniu. To jest kolejny etap właśnie przerabiania takich bardziej przestrzennych, wyrzeźbionych wzorów z wykorzystaniem oczek, które są wbijane od przodu lub od tyłu. Może jeszcze raz powtórzę tutaj ten element. Przerabiamy oczka przerabiane od przodu, przez to wypychamy ten rządek, poprzedni rządek do przodu i 3 oczka łańcuszka. I teraz trzeci, czyli środkowy trójkącik, który obsadzimy 2 takimi słupeczkami o wersji front post rozdzielonymi między sobą 3 oczkami łańcuszka o. Czyli tutaj w ten sposób no, taki wierzchołek się tworzy, ten płatek nie będzie tak przebiegał właśnie owalnie, tylko się wyostrzy w tym miejscu. Znowu 3 oczka łańcuszka i tutaj właśnie o wypychamy do przodu ten element, przerabiając słupek wersji front post, czyli FPDC. I 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka po to, żeby wydłużyć ten obwód tego okrążenia. I tutaj też szczepiamy razem ten piąty trójkącik z poprzedniego okrążenia, przerabiając w nim słupek do połowy i ten pierwszy trójkącik z kolejnego okrążenia, przerabiając w nim taki słupek do połowy i szczepiając je razem. I znowu 4 oczka łańcuszka, żeby symetrycznie się odbić. Czyli zobaczcie, co to daje. Tutaj mamy taki trójkącik szczepiający, 4 oczka łańcuszka, słupek, 3 oczka łańcuszka. Tutaj w tym centralnym trójkąciku mamy 2 słupeczki oddzielone 3 oczkami łańcuszka, znowu 3 oczka łańcuszka i 4 oczka łańcuszka i ten trójkącik. Więc to nadaje taką bardziej wypukłą, bardziej jeszcze urozmaiconą strukturę temu wzorowi, ale też ten płatek, który tutaj jest taki zaokrąglony, wyostrza się u góry przez to, że tutaj właśnie no, dorzuciliśmy taki dłuższy element. No i właśnie to pozwoli nam uzyskać taką serweteczkę z malutkimi wierzchołkami. No i w ten sposób doszliśmy już do ostatniego okrążenia i teraz tak jak przekształcaliśmy w przedostatnim okrążeniu te takie zaokrąglone płateczki w takie coś bardziej śpiczastego i tutaj dorzucaliśmy ten element, który no, sprawia, że to się zagina w taki trójkącik, tak tutaj w tym ostatnim okrążeniu jeszcze dodamy smaczku i charakteru temu wzorowi, przerabiając jeszcze bardziej, wyostrzając taki każdy z tych 12 płatków i właśnie dorabiając pikotki. I teraz zobaczcie, o, każdy taki płatek składa się 1, 2, 3, 4 z 5 łuków. Z 5 łuków i właśnie w tym centralnym, czyli w tym tutaj tym środkowym łuku, czyli trzecim z lewej strony, trzecim z prawej jednocześnie, przerabiamy taki element ozdobny, który wyostrzy. Z kolei w po prostu te takie łuki złożone z 4 i 3 oczek łańcuszka wzmacniamy półsłupeczkami, tylko że jeszcze wypychamy co nieco do przodu te elementy po to, żeby podkreślić strukturę przestrzenną tego wzoru, przerabiając półsłupeczki, ale w wersji front post, czyli w wersji włożone od przodu i to się po angielsku nazywa takie oczko FPSC, czyli FP front post single crochet. No i teraz właśnie zaczynamy, czyli ten łuk złożony z 4 oczek łańcuszka wyostrzam czy wzmacniam, przerabiam 4 półsłupki, czyli po prostu o raz, przeciągam nitkę, 2, 3 i 4. I w ten sposób mam obsadzony jakby ten pierwszy łuk. Teraz uwypuklam jakby ten element, czyli jeszcze bardziej go wypycham do przodu, przerabiając właśnie półsłupek, ale przerobiony od przodu, czyli zamiast wbić się tutaj u góry, o, zamiast wbić się tutaj u góry, ja wbijam się tutaj od przodu. Wbijam się od przodu, przeciągam nitkę, tak jak robiłam normalny półsłupek, dobieram i dociskam. I teraz tutaj taki przerobię mały pikotek, czyli złożony z 3 oczek łańcuszka, czyli łańcuszek z 3 oczek plus właśnie domykam ten łańcuszek o w kółeczko, czyli po prostu łączę początek z końcem. To jest dość no, pracochłonne oczko. No i teraz znowu wzmacniam ten łuk złożony z 3 oczek łańcuszka 3 półsłupeczkami, czyli 1, 2 i 3. O, czyli normalne półsłupeczki, obrabiam, wzmacniam ten łuk. Teraz tutaj przerobię taką kuleczkę złożoną z 2 słupków, ale w wersji front post i szczepionych razem, czyli narzucam nitkę na szydełko. Teraz wbijam się w ten słupek, ale w wersji front post, czyli od przodu i w ten sposób wypycham go do przodu. O, wyciągam nitkę, dobieram, robię pierwsze przeciągnięcie i czekam z dokończeniem tego słupka, tylko narzucam jeszcze raz i znowu wbijam się pod tym oczkiem, przechodzę,
Przeciągam nitkę w ten sposób, ta nitka przechodząca od przodu, od przodu właśnie wypycha go jeszcze bardziej do przodu i robię jedno przeciągnięcie. No i mam dwa słupki przerobione do połowy, o, wbijam nitkę, przeciągam i mam tutaj właśnie, o, taką kuleczkę. No i teraz właśnie wyostrzam, jeszcze bardziej wyostrzam właśnie ten element stopniując. Czyli najpierw tutaj przerabiam, żeby niższe oczko, czyli taki półsłupek, ale z narzuceniem. Czyli narzucam nitkę, ale dalej przerabiam tak, jakbym przerabiała półsłupek, czyli o, dobieram nitkę i przez te trzy przeciągnięcia, czy przez te trzy narzucenia przeciągam. I mam taki właśnie o, półsłupek, ale z narzuceniem. Czyli oczko, które jest troszeczkę wyższe od półsłupka, ale troszeczkę niższe od słupka. I tutaj właśnie zaraz obok przerobię słupek, czyli narzucam nitkę. Ale różnica między słupkiem jest, a półsłupkiem z narzuceniem jest taka, że dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia, dobieram nitkę, przeciągam przez dwa kolejne narzucenia. W ten sposób właśnie mam obok siebie dwa oczka, które tak stopniowo rosną, czyli właśnie o. I w ten sposób, no, ten wzór, ten element mi się tak wyostrza tutaj u góry. Czyli mam półsłupek z narzuceniem i słupek. No i teraz tutaj zrobię sobie taki pikotek, ale żeby ten pikotek jakoś tak bardziej zaznaczyć, ten pikotek zrobię troszeczkę wyższy, bo z pięciu oczek łańcuszka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli przerabiam pięć oczek łańcuszka, które zamykam w kuleczkę, czyli po prostu szczepiam początek z końcem, czyli o, odnajduję w zasadzie to pierwsze oczko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli odnajduję to pierwsze oczko, o. I po prostu chodzę szydełkiem, przeciągam nitkę przez nie, przeciągam przez ostatnie, no to jest trochę o takie właśnie oczko. I teraz jakby symetrycznie tutaj przerabiam normalny słupek, czyli właśnie ten pikotek jest osadzony, czyli ma takie dwie nogi w postaci właśnie dwóch słupków i teraz ten półsłupek z narzuceniem, czyli narzucam nitkę, przechodzę od spodu, chwytam nitkę i dalej przerabiam jak półsłupek, czyli o, dobieram nitkę i przeciągam przez wszystko, co mam na szydełku. No i tutaj zrobię tą kuleczkę złożoną z słupków, ale przerobionych od przodu. W ten sposób jakby wypycham do przodu ten element, czyli wbijam ten element pod tym słupkiem, przechodząc szydełkiem od przodu robótki, o, w ten sposób. I mam dwa słupki przerobione do przodu i tutaj o, już tylko dociskam. No i ten łuk jakby obsadzam trzema półsłupeczkami, normalnymi półsłupeczkami, no na łuku nie da się przerobić półsłupków w wersji front post, właśnie, czyli mamy takie o, półsłupeczki, żeby było symetrycznie, tutaj przerobię pikotek, raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka, które zepnę w kółeczko, czyli wbijam się w pierwsze oczko, wbijam się w ostatnie i po prostu przeciągam, no i teraz, żeby wypchnąć do przodu ten element, półsłupek, ale przerobiony od przodu. Tutaj daję radę, bo właśnie wbijam się pod tym oczkiem, zamiast u góry wbijam się pod tym oczkiem, przeciągam nitkę i o, dociskam pętelkę. No i teraz to jest ten łuk złożony z czterech oczek łańcuszka. Po prostu wzmocnię go, przerabiając na nim cztery półsłupki. O, w ten sposób. No i teraz jeszcze tutaj ten element jakby wyostrzę. Czy raczej wypchnę do przodu właśnie, tutaj mieliśmy ten element, który tak schodził się do góry, po prostu przerabiając pod nim jeden półsłupek, ale właśnie przerobiony od przodu, w ten sposób go wypycham jeszcze bardziej to oczko do przodu, no i właściwie symetrycznie przerabiam to samo, czyli cztery półsłupki, półsłupek, ale przerobiony od przodu, który wypycha to oczko. Dalej przerabiam pikotek, trzy półsłupeczki, tutaj znowu taką kuleczkę złożoną z dwóch słupków, ale wypchniętą od przodu. Tutaj mam półsłupek z narzuceniem, słupek, pikotek, słupek, półsłupek z narzuceniem, no i symetrycznie schodzę w dół. Może jeszcze raz pokażę, czyli łuk złożony z czterech oczek łańcuszka, przerabiam cztery półsłupki, w ten sposób wzmacniam jego konstrukcję. O. Teraz tutaj ten półsłupek, tutaj przerabiam półsłupek na tym słupku, ale przerobiony od przodu, w ten sposób wypycham do przodu. Teraz tutaj przerobię sobie pikotek, czyli trzy oczka łańcuszka, które po prostu zamknę w kuleczkę, a więc będąc w ostatnim oczku, wbijam się w pierwsze i przeciągam nitkę i przeciągam nitkę. No i teraz tutaj przerobię w tym łuku znowu trzy normalne półsłupeczki. Raz, dwa i trzy. I teraz dochodzę do tego łuku centralnego, który przerabiam w taki wierzchołek, czyli wyostrzam go maksymalnie. Ten łuk jest, o, tutaj mamy porównanie. Ten łuk jest tutaj tak zaokrąglony, a tutaj no już tak ostro idzie do góry, a idzie dlatego, że najpierw przerabiam właśnie słupki, ale przerobione od przodu, w ten sposób wypycham ten element, czyli raz i dwa słupki przerobione do połowy, czyli po jednym przeciągnięciu i od połowy, o, razem. Teraz oczka rosnące w górę, czyli najpierw
półsłupek z narzuceniem, czyli narzucam nitkę, ale przerabiam jak półsłupek, o, przeciągam. I teraz słupek, czyli narzucam nitkę i dobieram sobie nitkę, raz robię jedno przeciągnięcie, dobieram dwa, robię drugie przeciągnięcie, więc te oczka właśnie są, rosną do góry, wydłużają ten wierzchołek ku górze. Teraz 5 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5, które zamykam w kuleczkę, czyli w pikotekę. To daje takie właśnie kuleczkowate zakończenie. No i teraz znowu symetrycznie w odbiciu lustrzanym, czyli słupek i ten półsłupek z narzuceniem, czyli właśnie to oczko, które narzucam nitkę, przeciągam, ale później mam 3 narzucenia i przez wszystkie 3 przeciągam, o i jestem. No i tutaj tę taką kuleczkę, czyli wypycham od przodu, przerabiając 2 słupki, ale 2 słupki właśnie w wersji front post i połączone razem. No i tutaj znowu półsłupeczki na tym łuku, co daje mi właśnie coś takiego, taki element wyostrzający ten wzór, więc właśnie w ten sposób przerabiamy tą serweteczkę. No i właśnie docelowo ten wzór wygląda w ten sposób, go się fajnie rozciągnęłoby jeszcze na obręczy, żeby ten wzór właśnie jeszcze bardziej jakby wyeksponować te przestrzenne takie elementy, jeszcze bardziej go przewietrzyć przez rozciągnięcie właśnie, rozpięcie na obręczy, ale jeżeli przerobimy w łapacz snów, no on będzie miał jeszcze dodatkowo taką przestrzenną strukturę, taką jakby płaskorzeźby, ale to jest wzór, no, który wymaga już pewnych umiejętności w szydełkowaniu, więc jeżeli zaczynacie naukę szydełkowania, nie zaczynajcie od tego wzoru, bo się zniechęcicie. Ten wzór polecałabym dla osób, które już mają opanowane podstawy szydełkowania i chcą właśnie przejść na wyższy poziom i właśnie przejść na wyższy poziom, przerabiając takie bardziej wypukłe, bardziej bajkowe wzory, wykorzystując oczka, które w anglojęzycznych wzorach oznaczamy jako FP, front post, czyli przerabiane od przodu, albo BP, back post, czyli przerabiane od tyłu. No a ja dziękuję serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru, no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie. Do zobaczenia!